Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nazywam się Łukasz Rozwarski. Z przyjemnością poprowadzę dzisiejszą galę, podczas której dowiemy się, kto zostanie starogardzkim wolontariuszem roku 2013 i wolontariuszem powiatu starogardzkiego. Stowarzyszenie Można Inaczej, dokładnie Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych, rozpoczęło swą działalność w 2002 roku. Grupą założycielską stowarzyszenia były osoby skupione wokół Michała i Magdy Marzyckich. Pierwszym prezesem stowarzyszenia była pani Beata Kosecka-Pociecha. Następnie funkcję prezesa powierzono pani Krystynie Lamparskiej, która na tym stanowisku trwa do dzisiaj. Mieliśmy jeszcze lokalu i pierwsze spotkania odbywały się po prostu w prywatnych mieszkaniach. Między innymi Teresa Jankowska użyczała nam swojej gościnności, najpierw jeszcze w domu w mieszkaniu państwa Marzyckich i w kolejnych mieszkaniach. Nawet muszę powiedzieć, że chyba w zeszłym roku jeszcze przyszła korespondencja do stowarzyszenia na adres państwa Marzyckich, już dawno nieaktualny, bo kiedyś gdzie indziej mieszkali, teraz tutaj i właśnie Michał Marzycki bardzo się zdenerwował, że jak to jeszcze nie wiedzą, że już jest taka wspaniała siedziba i tutaj przesyłają jakieś korespondencje. Pierwsze spotkanie odbyło się na wsi w Zielonej Hucie. No i pierwszym takim inicjatorem był ksiądz Roman Sadowski i był wówczas u nas w gościnie, była Teresa Jankowska ze swoim mężem, była Grażyna Kopę. Byliśmy my oczywiście. No i w zasadzie no, był taki pomysł, żeby być razem, bo każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, wsparcia, wiadomo. Mamy dwoje dzieci na wózkach, no i zawsze potrzebowaliśmy obecności drugich osób. No i myśleliśmy stworzyć takie katolickie stowarzyszenie, w którym no, będzie miejsce na wiele różnych form działalności. Ale później jak wróciliśmy do miasta i zaczęliśmy głębiej dotykać tego tematu, to się okazało, że również wcześniej były dyskusje Teresy Jankowskiej z Beatą Kosecką, że chciały założyć stowarzyszenie właśnie takie typu społecznego. Wracając jeszcze do początków, to chciałabym tutaj wspomnieć, że nazwa Można Inaczej pochodzi od Mili Ziemiańskiej. Ona była pracownicą właśnie Polfarmy i napisała list, bo w zasadzie już ten list został takim dokumentem, jej już tutaj na tym świecie nie było. I ona nam wskazywała drogi, jakimi możemy pójść i pokazywała, że drzwi są otwarte, że nie trzeba je wyważać, że moglibyśmy się wzorować na laskach. I stworzyć takie laski pomorskie, to był jej ideał, a potem napisała, ale można inaczej. Właśnie to można inaczej, nazwa tego stowarzyszenia pochodzi właśnie od Mili. Zresztą wspaniałej, mądrej kobiety, społecznicy takiej, której chyba się w zasadzie już nie spotyka. No miejmy nadzieję, że tak. Cieszę się, że spotkałam ludzi na swojej drodze, gdzie potrafili we mnie wywołać coś takiego pięknego. Ja się tak cieszyłam z tego, że w końcu jest stowarzyszenie i że ono ma jak gdyby formalne możliwości uzyskania środków. Obserwowałam miasto, bo z natury jestem samorządowiec od pewnego czasu. Cieszyłam się, że pomaga, że myśli o tym troszeczkę inaczej i to właśnie chodzi o to inaczej. I że nie tylko robi to, co do nich należy, ale również to, co można było jeszcze zrobić więcej. I najbardziej się cieszę z tej młodzieży cudnej, że ona przychodzi, służy i już jest chyba któryś chyba. Drodzy Państwo, powołanie stowarzyszenia Można Inaczej i moja w nim obecność to tak naprawdę przypadek i silna ręka pani Teresy Jankowskiej, która mnie zaciągnęła, wciągnęła. Kazała przyjść na pierwsze spotkanie i tak naprawdę jestem jej za to bardzo wdzięczna i uważam, że powołanie stowarzyszenia Można Inaczej to była jedna z najważniejszych rzeczy, z najfajniejszych, jakie mnie się w życiu wydarzyły, które mnie spotkały. Ja przyszłam właściwie do pracy jako pracownik biurowy, ponieważ zostałam starszy w stowarzyszeniu Można Inaczej. Dla mnie to była bardzo duża szansa. Pamiętam pani Beata Kosecka-Pociecha, tak samo pani Krysia zawsze mi mówiły,
że mam korzystać z tego jak najwięcej się nauczyć i rzeczywiście to mi pomaga w dzisiejszej mojej pracy, ponieważ też wydaje mi się, że to jakiś taki był taki zaczątek tego, że poznałam Magdę i Michała Narzyckich i do dnia dzisiejszego pracuję z osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi. Także jakoś to mi się, no nie wiem, najbliżej mojemu sercu okazało się, że ta praca była. No moja przygoda z wolontariuszami, powiem wam, że na początku nie było łatwo. Ci wolontariusze, którzy są już kilka lat w stowarzyszeniu, to wiedzą, jak się tak powoli docieraliśmy. Moja, że powiem, pani, która była poprzednio, pani Beata Małka, zrobiła kawał świetnej roboty, którą udało mi się przejąć, że tak powiem, ale też myślę, że ta praca z wolontariuszami nie jest zmarnowana. Są to wspaniali młodzi ludzie, którzy potrzebują, no, myślę, takiego dobrego poprowadzenia. A jeżeli chodzi o zbiórki, w które od jakiegoś czasu się włączamy, no to oni wiedzą, co mają robić. Już przez te wszystkie lata już się nauczyli, już wiedzą. No. Jednym z pierwszych tytułów był wolontariusz powiatu starogardzkiego. Jakie to były emocje? Nie do pisania, bo człowiek dostaje taką nagrodę i się nie spodziewa, że ona właśnie należy do niego, a tak właściwie należy do wszystkich wolontariuszy i człowiek się cieszy, że ją osobiście dostał i nie można tego opisać, bo to jest emocje nie do opisania, uczucie nie do opisania. Przechodzimy do najważniejszej części naszego dzisiejszego spotkania, konkursu Starogardzki Wolontariusz Roku. Jak podają materiały źródłowe, ten konkurs jest organizowany od 2004 roku, a od 2009 Stowarzyszenie postanowiło wyłonić i ten sam wynagrodzić wolontariusza powiatu starogardzkiego. Od kilku lat też wolontariusza roku wybiera specjalna kapituła konkursowa powoływana przez organizatora. Poproszę teraz do siebie przewodniczącego kapituły konkursowej konkursu, pana Krzysztofa Strzelińskiego, aby odczytał protokół z posiedzenia kapituły, które odbyło się 4 grudnia bieżącego roku. Myślę, że nie zdradzę tutaj wielkiej tajemnicy z obrad jury. Mieliśmy bardzo trudne zadanie, wybranie wolontariuszy w dwóch kategoriach, starogardzkiego wolontariusza roku i wolontariusza powiatu starogardzkiego. To co najmniej kilku powodów. Organizacje, instytucje zaproponowały bardzo wartościowych kandydatów. Poza tym no, trudno jest porównać działalność wolontarystyczną w wielu dziedzinach. No, sami Państwo wiecie, że niektórzy działają na polu społecznym, niektórzy udzielają na przykład pomocy prawnej i tak dalej. To nie jest takie proste. Chciałbym gorąco pogratulować, podziękować z tego miejsca wszystkim nominowanym. Kochani, naprawdę, że tak powiem, mówiąc po chłopsku, odwaliście kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że w następnych latach będziecie równie owocnie udzielali się w różnego rodzaju akcjach. Proszę Państwa, wolontariuszem roku powiatu starogardzkiego została Karolina Ćwiklińska. Aktualnie biorę udział w akcjach, ale od właśnie 2011 roku pracowałam z dziećmi, a później no, chodziłam do rodziny, właśnie do małżeństwa starszego przez rok. A później do chłopca niepełnosprawnego i tam właśnie no, wychodziłam z nim na spacery, no i w taki sposób właśnie spędzałam z nim czas. Wolontariuszem 2013 roku została pani Konstancja Asetowska. Ja chciałam podziękować trzem kobietom. Pani Ani Gracz, koordynator starogardzkiego wolontariatu. Asi Grzybek, bo to ona zawsze pomiędzy mi co mogę robić. I trzeciej, najważniejszej osobie, która od dziecka pokazywała mi, jak to jest pokazywać dobro drugiemu człowiekowi, mojej mamie. Dziękuję.